look at my horse. My horse is amazing. Give it a lick. Have a stroke of its mane. It turns into a plane. And then it turns back again. When you shut up, woman, get off my horse. A we legiony, sława i chwała, z tej strony Młoteczka, ze mną dzisiaj Patata Jakinaczewa! Nie, dzisiaj nie patataję, cześć! Wróciłyśmy z tygodnia mody, było fatalnie, całe nie, szczęście... super impreza, takiej zabawy się nie bawiło. No tak, całe szczęście pani Drejkowa nas przytuli, będzie miała dla nas pocieszenie. Na pewno pójdziemy kogoś zbić. Na 100%. Powiedzieć mu coś przykrego albo coś na pewno się ucieszy, że nas widzi, także... A nie ma co się tutaj zlekać, porozmawiam sobie z panią Drake. Ty ciągle no tutaj? Rozmawiaj. Skoro tak, możesz przekazać Jill, że nadajnik zostanie niedługo usunięty, a osoby odpowiedzialne za to poniosą odpowiednie konsekwencje. To, co zrobili, było sprzeczne z najwyższymi wartościami, które uznajemy w GET. Teraz spadaj. Zaraz, jakie to były wartości? Ukryć tak dobrze, żeby nikt nie znalazł, tak? Tak. I zwolnić wszystkich, którzy są odpowiedzialni za to, że ktoś to odkrył. Dokładnie. Czyli między innymi nas, bo myśmy to odkryli. Ale Drake'owa nie musi wiedzieć. Siema, Jill. Oj, chyba w nią wjechałam. Młotka! Mój koń całe szczęście okazał się dla niej za duży. No gdzie ty dupę ruszasz? Muszę cię kliknąć. Co powiedziała pani Drake? To było niezgodne z zasadami GET? Jedyna rzecz, która była dla nich nie do przyjęcia, to to, że nadajnik został odnaleziony. Dobra robota, Rafalala. Ale nadal nie ufam pani Drake. Mam zamiar przeprowadzić małe śledztwo dookoła terenów odkrywczych GED. Nie zdziwiłabym się, gdyby znaleziono ten sam sprzęt. Mam dzisiaj jakiś większy problem niż zwykle z czytaniem, ale to nic. A tak w ogóle co zauważyłam, że przez część nagrania machałam kamerą, jakby moja myszka miała owsiki. Jakkolwiek by to źle nie zabrzmiało. Dobra, Jill. Owsiki zazwyczaj ma się w dupie, ale spoko. No. Ale jak widać, ja mam w myszce. Ej, mam nadzieję, że to jakaś nowość i że mnie tym nie zaraziłaś. Teraz, kiedy nielegalny nadajnik jest usunięty, Clark Kent nie powinien mieć problemów z zasięgiem. Pojedź do niego i przekaż mu dobre wieści. Świetnie, do zobaczenia, Rafalala. No i czasówka. A, idźcie! To do Kenta. Nawet dwie czasówki, bo tamta też jest. No. Czasówek ci u nas pod dostatkiem. A nie, to tylko jedna, to nie jest czasówka. I będziemy miał wyścig do przejechania. Który? Tutaj, u Lisy. A, chyba, że już jechałaś dzisiaj. Nie, nie jechałam jeszcze dzisiaj. Siema, Supermanie. Kto był Supermanem? Ja byłam Supermanem. Witaj, Virginia. Mój telefon zadziałał. Zakładam, że ty miałaś z tym coś wspólnego, prawda? Ha, ha, tak myślałem. Dziękuję, Virginia. Teraz musisz mi wybaczyć, ale idę zadzwonić do swojej córki, która mieszka w Yorvik City. Już jakiś czas z nią nie rozmawiałem przez te problemy z zasięgiem. Pewnie z galerianką. Pewnie tak. Do zobaczenia. No to na razie. Jej, a ja nie dostałam poziomu. Bo ty nie robiłaś Ferdinanda. A o ty luju. No ja luj, bo ty nie zrobiłaś questu wczoraj. Tak, o popatrz, mamy tutaj na repę. Ale tu na jeszcze repę. Ukęta mamy niebieskie. Ale tu na repę jest. A to repa, dobra, to później. To sprawdzanie tych nadajników po raz kolejny. Czekaj, tu mam dziecko. Chcesz być dzieckiem? Nie, nie, nie krępuj się. Chcesz być Hanną Montanną? Nie, dziękuję, proszę, nie krępuj się. Dobrze. Czekaj, poczekaj! Zapomniałam, żeby tego nie robić. To czytam tylko ostatnią stronę! Koniec! Książka jeszcze nie umiesz czytać. Podkona chyba czy Playboya przeglądała. Czy masz gdzieś egzemplarz, opowieść o powrocie Erla ze sobą? Nie! Och nie! Gdzie ja znajdę tę książkę? To najlepsza książka, jaka kiedykolwiek wpadła mi w ręce! I mam tylko drugą cenę
Ty pierwszej też nie czytałaś? W Srebrnej Polanie jest biblioteka? No gdzie takie dziecko? Wygląda, że wiocha jakiś tam wiekuwa, leżajsy do tej... Do jeansowej sukienki. I koronkę na jeansowej sukience. Gorzej, zobacz co ona ma na butach. Nie no, nie wpuszczą jej do jej spokoju. Popatrz jaką ma twarz. Jezu, i odcięta od gara. Nie. Nie. Jakiej trylogii? Urodziłaś się w innych czasach, czy co? No. To najlepsza na świecie seria książek. Trylogia Jarla. Pierwsza jest wojna Erla, następnie Er kontraktuje. I ostatnia część to opowieść. Cicho. I ostatnia opowieść to o powrocie Erla. Nigdy o niej nie słyszałaś? Szkoda, dorośli są tacy nudni. Erla nigdy nie wróci. Niczym się nie interesują. Ty przecież nic nie kapujesz. Myślę, że się poddaję. Nigdy nie przeczytam. Co? Może ma ktoś egzemplarz? Wiem. Babcia pies. No to przecież mieszkają na jednej wyspie, no naprawdę. Trylogia Erla była jej ulubioną serią, kiedy była młoda. Później się zestarzała i zamieniła się w psa. Też nie wiedziałam. Pojedź do niej i zapytać, czy mogę od niej pożyczyć książkę. Ona powie nie, przychlastowi nie pożyczam. Już nie wspomnę o tym, że ma drogę tutaj pięknie wybrukowaną. Prosto do babci psa. No, którą ja olewam, bo sobie jadę naokoło i się zrąbałam z Babcia pies. Siema, babcia pies. Łow, łow. Do nogi. Łow! Opowiedź o powrocie Erla? Myślę, że jestem pewna, że gdzieś miałam te kopie. Ale tyle czasu minęło, odkąd czytałam ją ostatni raz. Łow! Chociaż bym zamieniła, wymieniłam się z koleżanką na 50 twarz Greya. No i stąd te bandyże zna, nie? No. Jestem pewna, że pożyczyłam ją Donaldowi Budowniczemu. Musiały minąć lata, odkąd mu ją pożyczyłam, więc mam nadzieję, że udało mu się ją przeczytać. Inaczej będę musiała wylizać mu kość, żeby mi ją oddał. Najlepiej będzie, jeśli zapytasz go sama. Jeśli nadal chcesz ją pożyczyć. Jeśli ci nie odda, to powiedz, że kość jednak odgryzę. Papara falala, uff! Ej, Donald Budowniczy, ten od mostu! Tak. To jedziemy, no. Donald Budowniczy, nigdy nie dał rady. Ale on teraz tutaj mieszka w Jarlaheim, przecież już w końcu mógł wrócić do domu. No. Tam koło tego nawiedzonego Omega w okularach mieszka. A tam. Aj, bo myślałam, że skrócisz, a później się zrezygnowałaś, a teraz znowu skracasz. Aj, idź ty. Zobaczysz na nagraniu, o to chociaż nigdy nie oglądasz. Pamiętaj, że Rudy był twój. Pamiętam, pamiętam. To nie wiem, jak on był. Oj, Wadzinia! Co się dzieje? Oddaj książkę, Rudy. Opowieść o powrocie Erla? Cóż, skończyłem ją czytać kilka dni temu. Książka spadła na mój regał z literaturą i znalazłem ją dopiero w zeszłym tygodniu, kiedy sprzątałem. Cudowna książka. Czy możesz ją pożyczyć? Że ona nie jest jego. Dokładnie. Widzisz, Virginia, nie mam już jej. Dałem ją Jackowi, który zatrzymał się tutaj poprzedniego dnia. Był w drodze na wyspę Padok i obiecał zwrócić ją Doris. No na pewno. Babci pies, kiedy tam będzie. Jeśli babcia pies nadal jej nie ma, najlepiej będzie, jeśli zapytasz Jacka, gdzie ją ma. Do zobaczenia. A ja nie chcę nic mówić, ale on mieszka od Padoka dosłownie rzut beretem. Już nie wspomnę o tym, że zatrzymał się u Rudego, który mieszka od jego domu rzut beretem. Masakra. No dobra. Chodź tu, Jacek. Wyspa wyjątkowo wolnych ludzi. Co mogę dla ciebie zrobić? Oddaj książkę. Patrz, był na tygodniu mody, a dalej wygląda tak samo. Stałam level! Brawo! Opowieść o powrocie Erla. Pozbyłem się tej straty czasu. Była okropna, same litery, żadnych obrazków.
oddałem ją Jill, ponieważ ona lubi takie starocie. Możesz ją zapytać? Strzałka! Strzałka! Sam szczaj. Dobra. Jill. Cześć Rafalala, opowieść o powrocie Jarla? Znaczy Erla? Nie znam takiej książki. Ty złodzieju, ty! Opowieść o powrocie Erla. Jacek miał mi ją dać? Nie, obawiam się, że jej nie mam. Jestem całkowicie pewna. To nie jest literatura, którą lubię. Myślę, że musisz porozmawiać ponownie z moim bratem. To nie, że stoicie koło siebie. Ona też na tygodniu mody nie było, ma czerwone buty do niebieskich spodni. O co chodzi, dziewczynko? Jak poszło z Jill? Dostałaś od niej książkę do ziewania? Powiedziała, że jej nie dałem? Co? Kłamczucha! Ona zawsze musi twierdzić, że się mylę. Albo... Poczekaj. Dałem ją pani Drake? Tak, to bardzo możliwe. Są przecież tak podobne. Mogłem ich nie odróżnić, prawda? What? Nie są ani trochę podobne? Nuda. Brzydkie ubrania, brak poczucia humoru. Mówi o sobie. Dlatego dałem książkę pani Drake. Dlaczego? Cóż, jeśli mam być szczery, to... Zaraz się kopnę w dupę, kropa. To upuściłem ją, a ona podniosłem, zanim miałem szansę ją podnieść. I odmówiła jej zwrócenia, nawet kiedy powiedziałem, że nie była moja. Ona jest zła, Virginia, zła i okrutna. Dlatego ją tak bardzo kochamy. O, patrz, prawie się rozpłakał. Tak, tak. Prawie się rozpłakałem, wiesz, mówiła takie niemiłe rzeczy. Nie mów nikomu, Virginia, obiecaj. Skopała go dziewczyna, skopała go dziewczyna. Jeśli chcesz, mogę oddać ci książkę z powrotem, ja się jej boję. Skopała go dziewczyna, skopała go dziewczyna. Pani Drake, tak proszę dojrzała, zachować książkę. A młotka tak bardzo dojrzała. Mam nadzieję, że Drake'owa jej nie odda. Albo powie, że przerobiła na samolociki, albo że spaliła w piecu. Albo że zabrakło jej papieru. Toaletowego. Na jakiego? Nie wiem. Virginio, czego chcesz? Opowieść o powrocie Erla. Ale ona no... Tak, mam to. Jack powiedział, że zabrałam mu książkę. Ha! Ma jakiś dowód? Dokładnie. Nie sądzę. Czy ty możesz dostać książkę? Ha! Dlaczego miałabym ci ją dać? Nie to, żebym czytała jakieś głupie opowiastki. Po prostu cieszę się twoim widokiem, proszącej mnie o książkę. Uwielbiam ją, ja ją tak bardzo kocham. No. Ej, zrobimy sobie młotka koszulki na kapselu, kocham panią Drake. Tak. Jeśli naprawdę chcesz, Virginia, musisz coś zrobić. Błagaj, błagaj na kolanach, przed wszechmocną panią Drake, która ma tą starą opowiastkę. Nie będziesz na pewno błagać pani Drake o co? Ja mogę! Może ja znaleźć mogę. W inny sposób, ja też mogę. Ja ją nawet wyznaję. Nie możesz tego zrobić będąc w siodle. Tak! Screenshot! Idealnie! Kocham panią Drake! O, nadobna pani Drake! Najmroczniejsza na świecie, najwspanialsza, najcudowniejsza. Oddaj mi proszę książkę. Ja nie... Młotkę to by było daj. Ja nędzny robak, nie jestem godna. Dobra, daj. Jeśli jest coś naprawdę żałosnego, to ludzie, którzy błagają. Nigdy nie dostaniesz książki ode mnie, Virginio. Jestem słabeuszem. Co? Jesteś. Ale tam jest napisane jestem. Jest. O, popatrz! Okej. Uwielbiam to. Uwielbiam to tak bardzo, jak nienawidzę kotów. I tak ją kocham. To zdecydowanie oddaję moje uczucia w tej chwili. Ja się mogę kliknąć. Rodzina Jarsona widzi w tobie teraz przyjaciółkę. Bo się turlałam przed panią Drake. Jak możesz nienawidzić kociąt?
Jak można nienawidzić kocząt? Te wulgarne, podłe, okrutne, małe roślinki. Ostre pazury, ostre zęby i oczy, które mogą spoglądać w głąb mojej ciemnej i pustej duszy? Najlepiej. No to powinna je kochać. Nie obrzydzają mnie na każdym poziomie. O, nie. Aha, nie, dobra. Przecinek. Tak, obrzydzają mnie na każdym poziomie. Ja też widzę, dzisiaj mam problem z czytaniem. Cokolwiek robisz, Virginio, nigdy nie stawiaj kota w moim pobliżu. Teraz spadaj, teraz... Nagle pomyślałaś, że może być dobrym pomysłem, będzie rozmowa z Amelią o tym, że ma jakieś kota do wypożyczenia, ale ja mam przecież w tym. A nie, nie mam przy ja sobie. Też, nie, mamy misie niestety. No. Nic, trzeba napierdzielać do Amelii. Swoją drogą, Amelia też miała dla nas jakieś questy. Miała. A, ale nie będziemy się dzisiaj nad nimi. No chyba, że skończy nam się drama z panią Drake. I jeszcze mamy tutaj questy, więc... Dobra, Amelia, to może ja będę Amelią. Bądź. Nie, mogą. Witaj! A się nagadała, czekaj, bo mój koń ma Harlem Shake. Nikt nie może się oprzeć słodkiemu puszkowi. Oczywiście, że możesz pożyczyć kotka Rafalala. Masz taką dobrą rękę do zwierząt. Oto mój najbardziej miękki i uroczy kotek. Nazywa się Słodki Puszek. Zobacz, jak jest uroczy. Nikt nie może się oprzeć tej kulce miłości, jaką jest Słodki Puszek. Pani Drake się oprze. Ten puszek jest jakiś taki... Pokaż, mam gdzieś w plecaku. No. Ma jedno uszko bardziej. O. Widzisz? Pari torda na jedną stronę. Można z konia? Żyli kota Drake! Oj. Jak miałknął. Pozbądź się tego! Pozbądź się tego! No nie wiem, zastanowię się. Proszę, Virginio! Możesz dostać co tylko zechcesz, tylko zabierz to paskudztwo ode mnie! Oto książka, którą chciałaś. Masz, weź ją sobie. Pozbądź się tego kocura, proszę. Ona powiedziała proszę? Powiedziała. Jeszcze trochę i zacznie się roztapiać. Dziękuję ci, Virginio. Lip. Virginio, to był najbardziej okrutny, obrzydliwy, opłakany podstęp, jakiego dopuszczono się w stosunku do mnie. Dobra robota. Bardzo dobra. Kocham ją. Zaimponowałaś mi, masz świetną, świetlaną przyszłość w get. A jeśli znowu próbujesz czegoś takiego zgniotać jak papierowy kubeczek do kawy i będziemy uprawiać dziki seks do samego rana. Weź książkę i spadaj stąd już. A kota? Nie, kot zostaje. Nie, kota bieramy. Ale książki nie mam w ekwipunku. Ja też nie, bo to jest taka wirtualna książka. To był e-book? Najwyraźniej. Come on! Chapaj kota, Amelia. Już ją klikam, bo oczywiście nie mogłam wyhamować. Witaj, Rafalala. Spójrz tylko na słodkiego puszka. Spójrz, jaki jest szczęśliwy. Lubi cię. Czy również oczarował serce twojej przyjaciółki? Ja? Cudownie. Chodź, puszek. Powiedz Rafalala, papa. Nie zrozumiałam tego, co ona do mnie powiedziała, ale to nic. Nie szkodzi. U Jarlsonów teraz ja jestem towarzyska. A, bo ja nie zrobiłam jakichś tych daily przecież. No dobra, to mamy książkę. Czy nie mamy tej książki? Mamy. No nie mamy tej książki. Czekaj. W toku, dostępne. Kurwa. Mamy jeżyki! No. Jeżyki są dobre, bo zaczynają chyba ciąg do złotych liści. Ale mamy też Jamesa, który nam nie poszukuje skarbów. No, nie wiem, czy to nam nie będzie otwierać epony powoli. Nie, epony dopiero będziemy miały, jak otworzymy. Kończymy gady, no tak. Złote liście. Dobra, tam to jest quest, który. Wiesz, co ja bym zrobiła Amelię? No dobra. Skoro już tutaj jesteśmy. Żeby już ją odhaczyć i mieć święty spokój. Bo się nam świeci i świeci. Powrót na wyspę Padok, nowa znajomość. Najpierw zrobimy nową znajomość. A Galauna, no...
Witam, czy jesteś Rafał Alano? Przed chwilą ci się przedstawiałam. Super, tak fajnie, że zajrzałaś. Ja jestem Amelia i pracuję tutaj w dziewczęcym sklepie zoologicznym. Co to znaczy? O, czekaj, pomachaj dziewczynce. Czekaj, bo muszę questa przeklikać. Już ci macham, dziewczynko, już ci macham. Ja macham ci wirtualnie. Pilnuję te wszystkie urocze zwierzęta, żeby miały tutaj wygodnie i dostawały wszystko, czego potrzebują. Zazwyczaj jestem bardzo zajęta naszą stroną internetową i sklepem internetowym. Ej, przepraszam, ale ja muszę spropsować tą dziewczynkę szczególnie, bo nie napisała, że będzie na YouTube. Tak, i w ogóle dostała pomachanie i sobie pojechała tak bardzo kulturalnie. Doceniamy takie dziewczynki. Też bym jej pomachała, ale czytam dialog. No czytaj, czytaj. Zazwyczaj jestem bardzo zajęta naszą stroną internetową i sklepem internetowym, więc poszukuję kogoś do pomocy przy opiece nad futrzakami. Małymi futrzakami i małymi futrzastymi kulkami. Kulkami. Motka. Wydajesz się zabawną dziewczyną. Jestem pewna, że będziemy dobrymi przyjaciółkami. Przed chwilą dałam kota pani Drake. Gdybyś ty to widziała, Amelio, zmieniłabyś zdanie. Przy okazji masz pięknego konia. Come on! Czy to Birma? Czekaj! Czy to kot? Jeśli mam być szczera, to nie wiem absolutnie nic o koniach. Wiem tylko, że są fajne. Fajnie się na nich jeździ, jeśli wiesz, co mam na myśli. Ale nic poza tym. Więc myślę, że będziesz musiała nauczyć mnie rzeczy lub dwóch o koniach. O, Amelio, jesteś ruda, więc ja już cię nauczę. W innym wypadku będę niedługo mylić konie z tosterem. A jaki suchar, dostaniesz złoty toster. Nie chodzi o to, że konie i tostery są podobne. Och, ale nieważne. Z kim ty tam już piszesz? Mogę się zapytać, gdzie można kupić poczki. A, okej. Okay. Twój koń nazywa się Morning Hero, mówisz? To ładne imię, dobrze mi się kojarzy. Nigdy nie zdołałabym wymyślić czegoś tak fajnego. Na przykład dla mojego psa. Wystarczy powiedzieć, że jego imię to Ernst. Nie rozumiem tej dziewczynki w ogóle, ale to nic. Nowa znajomość, czytamy dalej. Więc chodzi o to. Potrzebuję pomocy tutaj w sklepie i bardzo chciałabym cię lepiej poznać. Brzmi jak dobry pomysł. Idealnie, ruszajmy! Dobra, to teraz klikniemy sobie brak kotków. Muszę poprosić cię o przysługę, Rafalala. Jakaś kobieta przyszła i wykupiła wszystkie nasze koty. Pewnie na futro. Albo na pewnie Drakoma, żeby nikt już nie straszył. Pewnie tak. Żaden nam nie został. Ta kobieta naprawdę musiała kochać koty albo futra z kotów. No, na pewno. Ewentualnie kulasz z kotów albo kisiel. I jestem pewna, że mali łowcy szalenie są szczęśliwi, mieszkając z nią. No, na można 100%. Tak powiedzieć. Idźmy stąd, cholera. Mój sklep jest taki cichy i pozbawiony życia bez kotków, więc potrzebuję jakichś, do których mogłabym się przytulić. Wiem, że jest sklep zoologiczny w Forcie Pinta i ma kotków pod dostatkiem. Ledwo mają miejsce na te wszystkie koteczki. I sytuacja jest ekstremalna, co jest idealne, bo teraz mogę sprowadzić kilka z nich tutaj. Ochroniarz z Fortu Pinta pomaga znaleźć dla nich nowy dom i jest więcej niż szczęśliwy, pozwalając mi je zabrać. Uważa, że to rozdzierające serce... Uważa, że jest to rozdzierające serce widzieć te wszystkie kotki siedzące jeden na drugim z braku miejsca. Wiem, że to trochę daleko, ale byłoby naprawdę świetnie, gdybyś mi pomogła. To będzie jednak Fort Pinda. Pojedź tam i weź dla mnie kotki. Nie mogę się doczekać ich przyjazdu. Dobrze, to zakład... jeszcze weźmiemy padok. Dobrze, o ile zakład, że te małe kotki to oni chcą tam w piwnicy, wiesz. Ja doskonale o tym wiem. Hej, Rafalala! Co tam za książkę trzymasz? Och, opowiesz o powrocie Erla?
To wspaniała książka, taka ekscytująca. Wow, pamiętam jak Lord Konrad powiedział Jarlowi, Jonowi, czy jak mu tam jest? Jądrowi Jarlano? Tak. Że jest jego ojcem. To był taki szok, że wszyscy mało nie spadli z krzeseł. Albo kiedy Jon rzucił naszyjnik prosto w paszczę wulkanu Garnok. To było super, takie nie czytałaś? Takie ładne nawiązanie do Gwiezdnych Wojen pod pierścień. Tak, jednocześnie. Och, przepraszam, trzeba było mnie ostrzec. Spoiler alert! I już nie żyjesz, póki na nienawidzi spoilerów. O, ale zaraz bana na ryj dostanie. Nie ma dla ciebie znaczenia. Uff, dzięki za bycie taką wspaniałą, Rafalala. O, obawiam się, że jednak Amelio długo nie pożyjesz. No. Zabierz tę książkę ze sobą i oddaj komuś, kto chciał ją przeczytać na początku. Cześć! Czekaj, gówniarze, jeszcze oddamy. No. Książkę. A później stamtąd możemy jechać na prom. Tak. I do Fordu Pinda. To zaraz pomałe kotecki. Level konia wklepiemy. Myślę, że w ciągu dwóch dni będziemy w dupca. Oj, będziemy mogły parówkę koksać. Będziemy koksać parówkę. Będziemy koksać Besoska. A, bo ja byłam Haną piszczącą. Oj, będzie mnie bolało po takim czytaniu, ale dobra. Mnie bolało. Chcę dostać książkę! To cudownie! Jesteś najlepsza, Rafalala! Dziękuję bardzo! Od razu biorę się za czytanie! Do zobaczenia! Spójrzmy na to! Jon Jarl powrócił z ekscytującej wyprawy na wyspę Jorvik! To takie ekscytujące! Nie? To na prom! Na prom! Tutaj. Nie wierzę, że obie to robimy. Co? Mamy cały most, ale my jedziemy krawędzią, bo jest krócej. O te 3 centymetry. Ja jadę krawędzią, bo się czuję jak małe dziecko. Mało się nie spierdzieliłam. Ma promo. Przed chwilą odpłynął. Czekaj, zobaczę gdzie jest. Patrz. A nie łatwiej nam będzie wrócić do stajni i... No właśnie. Ale ja lubię promem. Ja też lubię promem, ale co z tego? Dlatego chciałam zobaczyć, czy jest prom, zanim wiesz. No dobrze. A, zmieszczę się, nie zmieściłam się. No kochanie, z twoją wielką dupą to jakoś nie jest zaskakujące. No popatrz, a mimo wszystko ja za każdym razem jestem zaskoczona, kiedy tak się dzieje. Pamiętajcie o tym, aby każdego dnia powiedzieć swojej żonie komplement. A my nie jedziemy do Jace, tylko do ochroniarza. Tak. No cóż, tędy też dojadę. Pardon? Koty dla Amelii? Nakazano mi przekazać przesyłkę rekrutowi, który jest pod rozkazami Amelii. Ja nie jestem, bo ona jest spoiler alertem. Dokładnie. Rozumiem, że upoważniła cię do odebrania ich z Fordu Pinda. To byli mili towarzysze, więc będzie mi smutno ich odsyłać, ale rozkaz to rozkaz. Uwaga! Niniejszym powierzam ci opiekę nad wszystkimi rekrutami zwanymi także kociętami, Vaginio. Życzę ci powodzenia i mam nadzieję, że podróż z powrotem do Jarlaheim pójdzie dobrze. A właśnie prom nam odpłynął, ale zobaczymy, może jeszcze jakiś jest. Nie. Nie. No da się ścigać z promem. Dupa. Ale czekaj, może jest już na morzu i zaraz będzie z powrotem. Na pewno. Opuszczasz Jarlaheim, okej, czyli zaraz będzie, możemy postać. Jakie brzydkie te kotki. I wszystkie mają jedno uszko bardziej. Mają retorda na jedną stronę. Może weźmiemy je dla siebie i nigdy nie oddamy Amelii. Okej, zobaczcie, czy da się je wsadzić.
W ogóle czarny kociak jest podpisany jako rudy kociak. Pokaż. No. Biały jest szary, a rudy jest brązowy. What? Ktoś tu miał problem z kolorami. Ale to nic. Tu masz genialny. Patrz, ta dziewczynka jest nawet ładnie ubrana. To białym? Tak. Ta sportowa bluzka, tak do tego to będzie. Ale nie zna. Już się bałam, że mówisz o tej, wiesz, w fioletowym, no. Pokaż. No ta, co tu stoi przed nami. No przecież ta w fioletowym śliczna jest. No, najpiękniejsza. Czekaj, tu przyjechała jeszcze jakaś. Ale to noob widać. No. Nic nie dziwnego, że kiepsko wygląda. Chociaż jest na podobnym poziomie co my. No, nosi bluzkę z walentynek, come on. A wciąż wyglądamy lepiej. Jeszcze jeździ na multipli na drugim levelu. No. Ja tej współczuję. A to nasza Wicka i teraz jest jej bardzo przykro. Jesteś naszą Wicką. Zmień kurwa ten sweter! I pamiętaj, że my jesteśmy od pani Drake. Nam się nic nie podoba. Nie chcę nic mówić, ale wczoraj śmiałyśmy się z modowej policji, a dzisiaj same się tak zachowujemy. Powiedziałeś, że nic nam się nie podoba po tym, jak chwilę wcześniej spropsowałaś ubiór dziewczynki. Oj, cicho. Ale młotka nigdy nie kłamie. Cicho. Trzeba kotki oddać, nie śmiej się, mamy poważną misję. Ja nie wiem, czy ja chcę temu chodzącemu spoilerowi banem na ryju oddać kotka. Musimy jej oddać kotki, bo te kotki są trochę bardziej. Nie dość, że mają złe kolory, to jeszcze mają jedno uszko. Mają dwa, tylko jedno im klapło. Ma jedno uszko bardziej mają. Okej. Okay. Tak jak ty masz jedno oko bardziej. Tak. Nie żartuję, młotka ma piękne równe oczy. Nie mam. Nie było, masz. Nie mam. Kurwa. Ty też zresztą. To ja zresztą. Co ja? Ty też nie masz. Jak nie mam? Co mam? Nie masz. Też masz jedno oczko bardziej. Nie. Tak. Nie? Się przyjrzyj. No chyba ty. No chyba ty. Nie, bo ty. Ty. Nie, bo ty. Spójrz tylko na to, jakie słodkie kocięta. To nic, że mają jedno łóżko bardziej. Są po prostu zniewalające, tak bardzo. Ja chciałabym je zatrzymać dla siebie. Ale mój dom zostałby prawdopodobnie zagłuczony. Wkurza mnie ten krawężnik. Czy u ciebie też tak śmiesznie stoję? Okej. To co? Bierzemy ostatni od Amelii. Karma dla królików zaczyna mi się kończyć i te maleństwa zaczynają być bardzo, bardzo głodne. Ktoś musi dostarczyć im więcej karmy. Tak szybko jak to możliwe. Filip ze farmy słonecznikowych kul robi swoją własną farmę dla królików. Karmę dla królików. Pojechało, zanim zdążyłam pomachać. O. Dzięki tej karmie pasztet z królików jest dużo smaczniejszy. To jego nowe hobby, które zaczął ostatnio uprawiać. Także z nadzieją na to, że jego własne króliki skorzystają z najlepszego jedzenia, jakie mogą otrzymać. To takie urocze, że jest tak bardzo zatroskany o własne zwierzęta. Jest on naprawdę prawdziwym przyjacielem zwierząt. To nic, że później je zjada. Jeśli w pewnym momencie będziesz potrzebować rad i wskazówek o opiece nad zwierzętami, złóż Filipowi wizytę. Myślę, że będzie szczęśliwy, jeśli ci pomoże. Nie chcę wiedzieć, jak Filip się opiekuje zwierzętami. W każdym razie, weź worek z najlepszą karmą Filipa dla królików i przywieź ją do mnie. Oczekuję ci na farmie słonecznikowych kul. Powiem ci, że w połowie się jakoś tak zamotałam, że nie wiedziałam, co czytam, ale ważne, że dotrwałam do końca. Brawo. Dalej nie rozumiem, o co ci chodzi z moimi oczami, bo są równe. Nie są równe. Jak nie są równe? Tak samo nie są równe jak twoje cycki, jak twoje usta i twój nos. Ja mam wszystko równe. Nie. No dobra, cycków nie mam, ale oczy mam. Ale ty, ja byłam też Filipem. No. To jest
Witaj ponownie, Rafalala. Dobrze ci widzieć. Słyszałem, że przyjeżdżasz odebrać karmę dla królików do sklepu zoologicznego w Jarlaheim. Współpracujemy od czasu do czasu. Daję Amelii karmę, a ona od czasu do czasu daje mi króliki na pasztet. Potrzebuję tego od czasu do czasu. Jak wiesz, niektórzy na farmie potrafią być bardzo leniwi. Nie zrozumiałam. Ale to nic. Wiesz, ta karma dla królików. Ty, ja już wiem, o co tu chodzi, dlaczego my tych kłosów nie rozumiemy. Bo twórcom gry nigdy nie przyszło do łba, że ktoś będzie czytał te questy i oni je tak napisali z dupy. Nie, my czasami je po prostu źle czytamy, a to, że one są czasem z dupy napisane, to też swoje robi. O, to worek z pysznym jedzeniem, które króliki pokochają. Zrobione z moich najlepszych domowych produktów spowoduje, że króliki oszaleją ze szczęścia i będą jeszcze smaczniejsze. Worek jest trochę cięższy, ale powinnaś sobie poradzić. Pozdrów Amelię. Zapytaj, kiedy znów do mnie wpadnie, żeby dać mi... No. Idziemy do Amelii. Jej! I będziemy się żegnać, bo trochę się zagrałyśmy, wiesz? A jak się fajnie gra, no to... No to tak to później wychodzi. Siema, Amelia. Ja właśnie nie zmieściłam w bramę. Świetnie, że wróciłaś. To było szybkie. No bardziej by wstać z nią nie mogłaś. Teraz króliki będą szczęśliwe. No i wygrane, no. To co, tym optymistycznym akcentem i nakarmionymi królikami będziemy się z wami żegnać. Ze mną dzisiaj patata jała kina trzeba. Do zobaczenia w następnym Jestem Koniem. Bądźcie niegrzeczni, trzymajcie się i pa!